którzy widzą, pokazać całe 80 lat, w wielkim skrócie oczywiście, istnienia szpitala, pokazać, że w szpitalu stacjonowały wojska, wojska niemieckie, wojska radzieckie. Powiedz, Mikołaju, o swoim najnowszym filmie. Film pod tytułem Historia w słońce wpisana opowiada o 21. Wojskowym Sanatorium Uzdrowiskowym w Busku-Zdroju. W ogóle założeniem filmu było to, aby pokazać ludziom, którzy przyjeżdżają do sanatorium w Busku, jak to wszystko wygląda, jak to pracuje, jak wyglądają zabiegi dla kuracjuszy. Skąd właśnie pomysł zrodził się u ciebie, aby zrobić film właśnie o tej tematyce, a nie o innej? Jesteś reżyserem tego filmu. Tak, jestem reżyserem. Zostałem zaproszony na rozmowę przez dyrektora sanatorium, pana doktora Soleckiego. Dyrektor zaproponował mnie, abym zrobił film, taki krótki film, 15-minutowy, z okazji 80-lecia powstania sanatorium w Busku. Ja podczas któregoś ze spotkań zaproponowałem, słuchajcie, zróbmy jakiś dłuższy film. Pokażmy ludziom, jak to wszystko wygląda, jak wygląda Ponidzie, gdzie kuracjusze mogą przyjechać, zwiedzić pobliskie miejscowości. No. A powiedz, ostateczna forma tego filmu. Na jakim czasie właśnie poprzestałeś? Ile trwa ten film? Film trwa dokładnie 54 minuty. W ogóle powstało 5 wersji filmów. Wersja minutowa reklamowa, która jest na stronie szpitala uzdrowiskowego. Wersja 3-minutowa, która jest wyświetlana podczas konferencji. Wersja 18-minutowa, która jest wyświetlana na kanale wewnętrznej telewizji szpitala. Oraz wersja 54-minutowa, która jest wersją kinową. To był producent. W tym filmie. No, producentem był szpital oczywiście, uzyskaliśmy też wielu sponsorów. Wszystkim oczywiście chciałbym bardzo podziękować. W filmie zagrał bardzo wiele osób, tak? Między innymi Aleksander Podolak, Halina Frąckowiak, Jarosław Milner, Ryszard Rębiszewski, Marek Wodarczyk, Andrzej Bator, Elżbieta Dzikowska, tak można wymieniać. Wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Buska i chciałby opowiedzieć, jak tam jest. Czy planujesz jeszcze swój film wysłać na jakieś festiwale międzynarodowe filmowe, czy festiwale filmowe w kraju? Oczywiście tak, jest plan, aby wysłać, zgłosić filmy na różne inne festiwale. Jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres? Mam na uwadze plany filmowe. W tej chwili powstaje scenariusz do filmu fabularnego, ale to na razie zostawię w kwestii takiej małej tajemnicy i jak zaczniemy robić film, to wtedy coś opowiem o tym. Jak długo pracowałeś nad filmem zgłoszonym na festiwal Orzeł 2016? Ojejku, nad filmem pracowaliśmy ponad półtora roku. To były liczne przyjazdy do Busku-Zdroju. Ile osób pracowało nad tym filmem? Wiesz co, to kilkanaście osób na pewno. A skąd właśnie ten tytuł filmu? Historia w słońce wpisana, o ile ja się nie mylę. No, wiele osób mnie o to pyta. Historia w słońce wpisana dlatego, że podobno Busko-Zdrój jest najbardziej nasłonecznionym miejscem w Polsce. Oczywiście też w herbie miasta jest słońce. Gdzie można ten film obejrzeć? Planujemy premierę na styczeń, ewentualnie luty. Czy to będzie w Warszawie? Tak, premiera na pewno będzie w Warszawie, w Busku oczywiście, no to jest reklama tego miejsca, oraz w Pacanowie. Jeżeli miałbyś wymienić, ile osób brało udział przy powstawaniu tego filmu, to łącznie ile byś wskazał? No i 20 parę osób. Jeżeli chodzi o twój udział w festiwalu Orzeł 2016, czy ogólnie jesteś zadowolony z bycia uczestnikiem? Oczywiście, no sam udział, sama nominacja do tego festiwalu, no to jest sukces, tylko 5 filmów zostało zakwalifikowanych. Jeżeli chodzi o kolejne filmy dokumentalne, czy już masz coś w zarysie? Też jest pomysł, nie chcę nic zdradzać.
A powiedz dla ciebie jako reżysera, łatwiej jest reżyserować film dokumentalny czy fabularny? Z filmem dokumentalnym jest tak, że powstaje scenariusz, trzymamy się go, ale no niestety w każdej chwili może coś wyskoczyć i wszystko jest odwracane o 180 stopni. Jednak w fabule jest mi się też łatwiej. A mówiąc o finansowaniu twojego poprzedniego filmu, Historia w Słońce Wpisana, czy głównym i jedynym sponsorem był właśnie ten szpital, to uzdrowisko, czy jeszcze były inne osoby? Znaczy tak, głównym takim jakby sponsorem, producentem był szpital, ale też było wielu sponsorów, między innymi firma Bodych. Jeżeli chodzi o twój udział w festiwalu Ożył 2016, czy ogólnie jesteś zadowolony z bycia uczestnikiem? Oczywiście, no sam udział, sama nominacja do tego festiwalu, no to jest sukces, z tego 5 filmów zostało zakwalifikowanych. Jeżeli chodzi o kolejne filmy dokumentalne, czy już masz coś w zarysie? Też jest pomysł, nie chcę nic zdradzać. A powiedz dla ciebie jako reżysera, łatwiej jest reżyserować film dokumentalny czy fabularny? Z filmem dokumentalnym jest tak, że powstaje scenariusz, trzymamy się go, ale no niestety w każdej chwili może coś wyskoczyć i wszystko jest odwracane o 180 stopni. Jednak w fabule jest mi się też łatwiej. A mówiąc o finansowaniu twojego poprzedniego filmu, Historia w Słońce Wpisana, czy głównym i jedynym sponsorem był właśnie ten szpital, to uzdrowisko, czy jeszcze były inne osoby? Znaczy tak, głównym takim jakby sponsorem, producentem był szpital, ale też było wielu sponsorów, między innymi firma Bodych, dziękujemy bardzo, panu Andrzejowi, hotel Bristol w Busku-Zdroju. Ta historia dobiega końca, ale dla was dopiero się rozpoczyna. Ja tu jeszcze wrócę i wy z pewnością także powrócicie. Do zobaczenia w Busku-Zdroju. Nie wiem.